Radzie Powiatu Radomskiego zasiada 27 radnych. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało 39 kandydatów, którzy będą walczyć o mandat w 6 okręgach. W okręgu numer 1, obejmującym miasto i gminę Pionki, wystartują Jan Siek, Wioletta Grzywacz, Zbigniew Dziubasik, Małgorzata Sekuła, Sebastian Sałek, Grażyna Pachocka i Jacek Malicki. W okręgu numer 2 o mandat powalczą Krzysztof Kozera, Agnieszka Jaworska, Anna Mirota, Sławomir Maj, Sławomir Pionka i Dorota Paczyńska. Obejmuje on miasto i gminę Iłża oraz gminę Wierzbica. Miasto i gmina Skaryszew oraz gmina Kowala będą wybierać radnych w okręgu numer 3. Wystartują tam Waldemar Trelka, Zdzisław Mroczkowski, Jan Kowalczyk, Barbara Sieczkowska, Anna Tomczyk, Kinga Sowa oraz Mirosław Sienkiewicz. W okręgu numer 4, który obejmuje gminę Jednia, Letnisko i Gust, listę otworzy Ewa Tkaczyk. Kolejne miejsca to Bożena Grat, Andrzej Prusiński, Beata Wójcik-Karaś, Paweł Mital oraz Paweł Górak. Okręg numer 5 to Elżbieta Zasada, Łukasz Kurek, Roman Wójcik, Joanna Puk, Wioletta Nowocień oraz Marcin Mąkosa. Obejmuje on gminy Jastrzębia i Jedlińsk. W okręgu numer 6, obejmującym gminy Przytyk, Wolanów i Zakrzew, listę otworzy Krzysztof Murawski. Na kolejnych pozycjach są Anna Rogulska, Jolanta Głowacka, Magdalena Frenas-Duda, Ewa Brzezińska, Marek Małysa i Sebastian Pysiak. My wiemy, po co chcemy iść do wyborów, bo takie proste pytanie czasami stawiamy innym, czy nasi wyborcy. Dobrze, ale dlaczego ty chcesz zostać radnym? Dlaczego ty chcesz zostać wójtem? Poza tym, że chcesz. My mamy odpowiedź na to pytanie, ponieważ mamy cały czas apetyt, siłę, plany i pieniądze, szanowni państwo, na to, żeby realizować kolejne inwestycje, bo już w tych najbliższych dniach i tygodniach będziemy rozstrzygali przetargi na nowe inwestycje drogowe za kilkanaście milionów złotych każda. To są wszystko rozpędzone, bym powiedział, inwestycje. Podczas wydarzenia obecni byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski oraz Anna Kwiecień. Dziękowali i chwalili dotychczasową działalność Rady, a także dzielili się wskazówkami, jak powinni zachowywać się kandydaci w kampanii wyborczej. I gratuluję Wam tak wspaniałej reprezentacji, jaką wystawiacie. Znam już te nazwiska, więc mogę powiedzieć, że świetna drużyna biało-czerwona, drużyna polskich, lokalnych patriotów, którzy kochają swój kraj, kochają swoją małą ojczyznę, służą jej i chcą mi służyć dalej. Mówić, przypominać, bo ludzie bardzo szybko zapominają, ile zrobiliście, bo jak się komuś przypomni, że 7 lat temu tej drogi nie było, ale to wy przyczyniliście się do tego, że była ta droga, to warto to przypomnieć, bo ktoś miał na przykład 14 czy 15 lat 7 lat temu. Warto pokazywać, nie oglądać się, nie skupiać się na tym, że gdzieś ktoś powiesił baner, a ja tam nie wieszę, nie wiszę jeszcze. To nie jest ważne. Ważny jest codzienny kontakt z wyborcami. Podczas czwartkowej konwencji Waldemar Trelka, starosta powiatu radomskiego i szef powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, przedstawił też kandydatów na stanowisko wójta lub burmistrza gmin w powiecie radomskim. W przypadku miasta Pionki będzie to Tomasz Łyżwa, a w gminie Pionki Piotr Krakowiak. W gminie Iłża o fotel burmistrza powalczy Tomasz Bartos, a w gminie Wierzbica o fotel wójta Agnieszka Jastrzębska. Kandydatem na burmistrza Skaryszewa będzie Justyna Gryz, a na wójta gminy Kowala Dariusz Chruślak. O ponowną kadencję na stanowisku wójta gminy Gust będzie walczył Paweł Dziewit, gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz, gminy Wolanów Ewa Markowska-Bzducha, a gminy Zakrzew Leszek Margas. Nowym wójtem gminy Jastrzębia chce zostać Agnieszka Pasek. Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi kandydatów w dwóch gminach, Przytyku oraz Jedni Letnisku.